Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Wczoraj wieczorem zastanawiałyśmy się z mamą, co zrobić dzisiaj na obiad. No i w planie były bułki z kapustą pieczone w gazie z moczanką, ale ugotowałyśmy na śniadanie jajek i rano dzisiaj żeśmy wstały i tak nam jakoś zamarzyła się zupa szczawiowa. Zapachniało nam tutaj przy okazji tych gotowanych jajek zupą szczawiową. No i w związku z tym dzisiaj tą zupę będę robić. Żeby zrobić zupę szczawiową, muszę najpierw nazbierać szczawiu. A żeby nazbierać szczawiu, trzeba było się pofatygować na pole, na ogród. Od rana praca. I dzisiaj świetnie można tutaj sobie śpiewać taką piosenkę. Piszesz mi w liście, że kiedy pada, kiedy nasturcje na deszczu mokną. Siadasz przy stole, wyjmujesz farby i kolorowe, otwierasz okno. A ja wchodzę na ogród, szukam szczawiu i zbieram na zupę szczawiową. Tatuś nabierał tutaj ziemię. Jest to ziemia bardzo dobra, bardzo użyźniona. I taką ziemię nabierał Edziu. Próbował tam odorać resztę pola, które jeszcze było mokre i widzę, że już zjeżdża. Nie dało się jeszcze. Najlepszy na zupę jest szczaw łąkowy, taki dziki, który rośnie dziko w naturalnych warunkach. Ma on najwięcej tych takich swoich właściwości. Ten hodowlany nie ma tej takiej tego posmaku kwaśności. Jest łagodniejszy, delikatniejszy. W smaku, jak się go je, takiego liścia, jest całkiem inny. Ja w tamtym roku nazbierałam sobie nasion ze szczawiu takiego polnego i wysiałam tutaj wiosną pod płotem i bardzo ładnie mi urósł. W tym roku też szybciutko tutaj wzeszedł, puścił liście. Ten na łące widzę już jest, ale jest jeszcze zdecydowanie za mały, żeby go zbierać. Trzeba byłoby tutaj bardzo dużo czasu poświęcić, żeby na zupę uzbierać. A ten bardzo ładnie wyrósł. I do tego jeszcze pokrzywy świeżo zerwane. Rosną tutaj też przy ogrodzie, zresztą pokrzywa rośnie wszędzie, ale trzeba ją nazbierać też w miejscu z dala od drogi, żeby nie zawierała dodatkowych niechcianych związków w postaci ołowiu. Tutaj nałożyłam sobie już do tego celu rękawiczkę, bo jednak one parzą. A w domu mamusia jak zwykle przy bratkach. A jak mimo niepogody, no muszę obrywać te, które takie... A miałaś siedzieć w domu dzisiaj? Nie, ja nie usiedzę w domu, mnie wszystko boli. No to tu cię będzie gorzej bolało teraz. A nie, ja muszę się ruszać, jak się ruszam, to zapominam o bólu i jest dobrze. Trochę zmarznę, z nosa leci, za chwilę będę chora. Także widzicie, na wszystkie bóle ogród i pole i nic was nie będzie bolało. Tak. Po drodze nie omieszkałam i urwałam sobie jeszcze lilaka, który teraz tutaj przepięknie mi pachnie. Nasycił tą kuchnię takim aromatem świeżości. Do garnka woda zimna i do tej wody dodaję żeberka wędzone bądź kość od schabu wędzoną. Zawsze wszystkie zupy robimy tutaj na wędzące. One wtedy wydobywają taki aromat, smak. Daję tutaj do zimnej wody z tego względu, że podczas gotowania, podgrzewania się tej wody aromat z żeberek będzie się pomalutku wydobywał i oddawał swoje wszystkie walory do przyszłej zupy. Gdybym rzuciła je na wodę wrzącą, szybciutko się zetnie, zasklepi i ta zupa nie będzie tak aromatyczna,
jak właśnie w przypadku dania ich na samym początku do zimnej wody. Liście laurowe, ziele, dosłownie po kilka ziarenek, kuleczek. I teraz warzywa listków i kuleczek, a nie ziarenek, kuleczek. Marchewka, seler, pietruszka, nie mam już pietruszki, więc u mnie będzie tylko seler i por. Tutaj wszystkie warzywa, które dacie, tak naprawdę zależy od Was ilości, również tyle, ile preferujecie, ile preferuje rodzina. No i teraz nie daję warzyw w całości. Można je dać w całości, przekrojone tylko na takie mniejsze części, ale później często rodzina odrzuca to w zupie. A jak się pokroi na drobniutko, to siłą rzeczy nie da się ich wyeliminować z zupy i będą one zjedzone. A tym samym dostarczymy cenne składniki z tychże warzyw. Można je zetrzeć na tarce. Ja zawsze kroję w kostkę, bo tak jakoś, nie wiem, lepiej wygląda. Może kwestia przyzwyczajenia, bo zawsze u mnie w domu babcia, mama kroiły w kostkę. Wielkość kostki też, jaką preferujecie. Przeważnie, jeżeli marchew jest średnia, przekrawam ją w słupki na 4 i wtedy prosto do zupy kroję w kostkę. Jeżeli jest grubsza, no to przekrajam jeszcze, o, powiedzmy, na pół. Warzywa korzeniowe kroję w takie małe talarki, w kosteczkę, a por w piórka. Przekrawam na pół, potem jeszcze na pół, czyli są tak jakby cztery części i kroję na drobniutko. I teraz to wszystko stawiam na gazie, na kuchni. Jak długo gotować? Aż mięso będzie miękkie. Tutaj też jest ważne, aby warzywa były dodane do zimnej wody, bo ta sama sytuacja, co z mięsem, one w procesie podgrzewania się wody i później gotowania będą wydobywały swoje cenne właściwości, cenne aromaty. Już chwilkę się zupa gotuje, mięsko dochodzi. No i teraz w międzyczasie przygotowałam sobie ziemniaki. Pokroiłam je w drobną kostkę, rękawiczki. Dlaczego? Bo będę zaraz pokrzywę kroić. Podobno po umyciu i po zgnieceniu nie parzy. Przekonywać się nie chcę, nigdy się nie przekonuję, zawsze robię to w rękawiczkach. Szczaw, oczywiście umyte. Wszystko musi być umyte, wypłukane, dokładnie przejrzane, czy nie ma jakichś niepożądanych gości na tym szczawiu, bo jednak to jest roślina polna, zerwana prosto z pola. Obcinam wszystkie te takie twarde końcówki, te łodyżki zielone, zostawiam same listki i teraz kroję to na drobniutko. I to samo teraz z pokrzywą. Obcinam tutaj te takie grubsze części, zostawiam te bardziej miękkie i nie obrywam pokrzywy z samych listek. Jest to pokrzywa młoda, więc te pędy również są młode, nie są zdrewniałe. No później pokrzywa, jak już wypuszcza kwiatostan i jest w fazie kwitnięcia, to ona już się nie bardzo na zupę nadaje. Traci te takie swoje właściwości, nawet jest goryczkowata już, więc zawsze pozyskuję ją o tej porze, jak ona jest młodziutka, jeszcze przed fazą kwiatostanu, wypuszczania kwiatostanu. I ona wtedy jest najsmaczniejsza. Też przerabiam tak do słoików. Jak będę już zbierać do słoika, to też Wam pokażę, jak u mnie się to w domu robi. No i teraz do tego jeszcze kroję lubczyk świeży i kilka źdźbeł szczypioru. I razem ze szczawiem będę za chwilkę i pokrzywą wrzucać. Wszystko ładnie się gotuje. Mięsko jest miękkie. No i teraz kolejne składniki. W pierwszej kolejności dodaję ziemniaki, potem dopiero pójdzie pokrzywa ze szczawiem, nie na odwrót.
I nie razem. Moja babcia z mamą zawsze powtarzały, jak gotowały zupę szczawiową, że nie daje się w pierwszej kolejności liści szczawiu, bo one wytworzą ten kwas, oddadzą ten kwas i później ziemniaki będą bardzo długo dochodziły, będą takie twarde i zagłąbiałe. I próbowałam kiedyś, mówię, a sprawdzę to. I dałam pierwsze liście szczawiu z pokrzywą, potem dopiero dałam ziemniaki. Faktycznie cały czas były twarde, gotowały się długo, nie mogły dojść. No i teraz dlatego dam je tutaj pierwsze, pogotuję je chwilkę, tak żeby one były takie na pół miękkie, nie całkiem miękkie, ale też nie twarde, takie no, każda gospodyni wie jakie, takie, żeby stawiały jeszcze opór i dopiero wtedy będę dawać tutaj resztę. Są już one takie na wpół miękkie. No i teraz dodaję przyprawy. Pieprz, sól, wszystko oczywiście do smaku i taka solidna łyżeczka swojej przyprawy. Coś jak wegeta. I teraz jak te ziemniaki są już takie na wpół miękkie, dodaję liście szczawiu, pokrzywy, lubczyk i szczypiorek. I pogotuję to, aż ziemniaki będą miękkie. No to z reguły trwa kilka minut. Ziemniaczki mięciutkie. Szczaw i pokrzywa zmieniły już kolor na taki bardziej kiszonkowaty. I teraz zabielam to śmietaną. Śmietana rzadka, słodka, świeża, nie kwaśna, gęsta. Można, owszem, jeżeli ktoś lubi, zakwasić jeszcze dodatkowo śmietaną kwaśną, gęstą. Ale zupa szczawiowa już sama w sobie jest kwaskowa, a śmietana słodka zneutralizuje tą kwasowość. I jeżeli zupa szczawiowa wyjdzie Wam za kwaśna, to właśnie można ją neutralizować słodką śmietaną. Bądź jeżeli jest za mało kwaśna, to można dodać śmietanę kwaśną. Z tym, że kwaśna śmietana potrafi zciąć się w takie frędzle, a słodka śmietana nie. Ja tutaj już zakręcam, żeby zupa się nie gotowała i teraz dodaję śmietanę. Ilość śmietany zależy od Was. No i na sam koniec, jak zupa jest już wyłączona, dodaję natkę pietruszki i troszeczkę koperku. 2-3 gałązki koperku. Aromat niesamowity. Wszystko z mojej szklarni. Już mam swoje świeże, takie pierwsze nowalinki. I teraz to zamieszam i zostawiam tak na z 10 minut, żeby to wszystko przeszło, przetrawiło się. Koperek i pietruszka oddadzą swoje aromaty do zupy. Połączy się to wszystko smakowo i już będzie można podawać na talerz. Oczywiście jeszcze próba smaku. Trzeba spróbować, czy nie jest mało słona, mało pieprzna, czy jakichś tam innych przypraw nie brakuje. Sól można dodać przed dodaniem ziemniaków, ale jeżeli doda się je po dodaniu do ziemniaków, ziemniak nie przejmie soli, słoności i później jak będzie się jadło, on zachowa taki swój naturalny smak niesłony. Zupa, wszystko będzie fajnie doprawione, a ziemniak będzie sobą, bez soli. Dlatego daję tutaj sól dopiero jak ziemniaki są już takie na pół miękkawe. Zobaczcie, jaki tutaj w garnku jest teraz bukiet barw. Szczaw przyjął kolor takiej typowej kiszonki. Pokrzywa zachowała jeszcze taką swoją intensywność, chociaż też zmieniła kolor, ale koperek z natką pietruszki są zielone. Marchewka, wszystko w połączeniu wygląda kolorystycznie bardzo ładnie. I do tego jajko. Jajko już jak kto preferuje, czy osobno, czy razem. My oczywiście jajko razem. Gotowe. Tak naprawdę
tą zupę można przygotować bardzo szybko. Zamiast żeberka można ją zrobić na białej kiełbasie. Też jest wyśmienita. Ma całkiem inny smak, bo wtedy przechodzi on mięsem z białej kiełbasy, z tym sokiem, z tym takim posmakiem tej białej kiełbasy. Można zrobić na surowym mięsie, można tak jak ja tutaj na wędzonym, a można na zwykłym bulionie warzywnym i też jest dobra. Każda forma, każda wersja jest naprawdę smaczna, bo zupa szczawiowa ma w sobie to coś. Także Polacy chyba lubią zupę szczawiową i oprócz schabowego jest ona taką królową na stołach w naszych domach. Także nie tylko bigos i schabowy z Polakami się kojarzy. No może jeszcze grill teraz w ostatnim czasie, a jak przyjdzie cieplutko, no to już nasz sport narodowy się bardzo uaktywni i jak się będzie jechało przez wieś, czy przez ogródki działkowe w miastach, to tylko będzie czuć, aha, tu jest grill, tam jest grill. Ale to jeszcze przed nami teraz idą przymrozki, zimno i do tego czasu jeszcze jest daleko. Na dzisiaj będę się z Wami żegnać. Kolejne przepisy będą, jak się poprawi pogoda, bo tych przepisów jest dużo, ale to wszystko systematycznie między ogrodem. A na dzień dzisiejszy życzę Wam uśmiechu, radości, udanej i smacznej zupy. No i tradycyjnie już do następnego!